W dzisiejszym odcinku sprawdzimy wiedzę na temat kobiet u naszych tutaj chłopaków. Specjalistów od kobiet. Tak, pierwszą rundę będą to pytania o nas, o dziewczynach, z Jenny. Znam wszystkie rozmiary stóp dziewczyn w tym domu, tak to chciałem powiedzieć. Mamy pierwsze pytanie o Faustynę. Jak ma na imię moja siostra? Ja myślałam, że to są pytania zamknięte, ABCD. Nie, poznaliście nawet siostrę Faustyny. Tak, była tutaj po imprezie. Trzy, cztery. Odpowiedź to Ola, Aleksandra. Bliżej punkt dla mnie, bo Aleksandra zaczyna się z A. No niestety, lecimy dalej. Dobra, teraz pytanie o Hanie. Jaki mam znak zodiaku? Księżycu. A w dupie jaki ma znak? Nawet jak mi kiedyś powiedziała, to mój mózg automatycznie usunął ten absurd, tą bzdurę z mózgu. A w księżycu to co oznacza? No nie w słońcu. Ej, czekaj! Znając ją, to pewnie skorpion. Uuu, ale to nie bliźnia. Cztery. Poprawna odpowiedź. Naprawdę? A jest wycianio? Na pewno. Powiem tak, dobrze, że chociaż ty pamiętałeś. Wypadało. Okej, skoro jesteśmy przy zodiakach, no to teraz pytanie moje. Jaki jest mój ulubiony znak zodiaku? Dałam wam takie pytanie, które możecie znać odpowiedź, jak dobrze mnie słuchacie. Ale przypał. Jakby to były laski, to laski by na pewno odpowiedziały, że to jest tak. Ale laski mają nierównowodny sobie. Dobra, no to mamy wszyscy. Trzy, cztery. Dobrze! Wszyscy? Ujemy punkty. Lew. Kolejne pytanie Fausti. Jak nazywał się mój pierwszy kanał na YouTube? Mój się nazywał Patryk.pl. Nie! Dzisiaj na grupie Przemek wrzucał! I się śmiał z tego! To nie będzie pierwszy. To będzie to, no na bank to będzie to. A jest tu jakaś wygrana? W ogóle? Natalka, jaka jest wygrana? No to 300! Co? No to co, macie tą nazwę kanału? Oj. Niestety nie jest to Fausty Vlog, jest to Fausty! Nie! Kurwa, wiesz, napisałem Faustyna Vlog, później... Nie, Faustyna to takie zwykłe imię, na pewno nie tak. Faustyna Vlog. Dobra, kolejne pytanie Hani. Czego nigdy nie brakuje u mnie w makijażu? Okej, ostatnie 3 sekundy. 3, 2, 1. Coś do oczu. Malowane rzeczy. No co to coś do oczu? Coś do oczu? Że kredka chciałem napisać, a napisałem kreska. Czym się rysuje oczy? Ale to nie rysujesz na tych oczach. Kreskę. Tak. No. Kres! A myślałem, że to jest totalny skarb. Miałem to dać, a widziałem ją bez niej raz. Właśnie, chodzi o to, że Hania nie raz zapomina kresek, a rzęsy ma zawsze pomalowane, bo mówi, że jak mam niepomalowane rzęsy, to ma coś tam. I brwi tak samo, nie, moja jest blondynką farbowaną, to nie ma znaczenia i tak ma jasne brwi. Ale wychodzi za twoją dziewczynę lepiej. Koniec. Hania, zastanów się. Hania, dobrze powiedziałaś, dobrze powiedziałaś. Jakie zabiegi kosmetyczne powtarzam co miesiąc? Ty? No. Pukanie żołądka. Lecimy panowie. Paznokcie, brwi, rzęsy, paznokcie, rzęsy. Widzę w ogóle tutaj strategię wypisanie wszystkiego, co się da, żeby zdobyć jak najwięcej. Nie, no cztery. Włosy co? Jaka baba robi włosy co? Nie, włosów niestety nie robię. Ale rzeczami, co robię co miesiąc, to są to paznokcie oraz brwi. Rzęsy. Oni dwa się pomylili, a ja jeden. Czyli mamy dwa punkty za to. Tak. Znaczy jeden. Jaki jest ulubiony słodycz Fausty? Wszystko co słodkie. Cukier. Trzy, cztery. Milka Softy. Okej, ale no Kinder, no co Kinder? Co Kinder? Coś z Kinderem. No ale co Kinder? Jeden strzał. No te... Kinderki. Nie. No właśnie! Ej, ale to co? Ja dałem Kinder! No to kolejne pytanie. Odnośnie Hani, ile ona płaci za zrobienie swoich paznokci? Pewnie bardzo dużo, bardzo dużo. Ona robi tam, gdzie my robiliśmy te długie, a tam wtedy mówiła, ile to kosztuje. Przypomnę sobie, pamiętam, pół rok tylko. Możecie się pomylić o 10 zł. Hej Siri, ile kosztują paznokcie w Krakowie? Totalny strzał. Nie. 280 zł. Nie! No nie! 280! Wiesz ile ja za to, wiesz ile wika. Kochani, ostatnie już pytanie odnośnie nas. I jest to moje pytanie. Jaki jest mój ulubiony kosmetyk, którego używam na co dzień? To jest must have. I ostatnio to mówiłam na odcinku na moim kanale, więc wbierajcie. A czy na przykład pasta do zębów zalicza się do kosmetyków? Ja z nią żyję, ja nie wiem. Dobra. Śmina! Ja nie wiem jak to się nazywa. Jest to korektor. A, najgorszy. Zawsze mam jakiś ten makijażu, to sobie daję pod oczy. Ja zapomniałem o istnieniu takiego kosmetyku. Ja już dawno w szkole nie byłem, to dlatego. No to kochani, robimy szybkie podliczenie punktów. Wszyscy mamy 3. Serio?
A ja bym miał 5, tylko mnie oskamowano. No to kochani, lecimy z drugą rundą i tym razem na telewizorze będą wam się wyświetlać różne gadżety kobiet i właśnie będziecie musieli napisać, co to są za rzeczy. Kochani, patrzcie na telewizor, bo się wyświetla pierwszy gadżet. Easy. Czyli nazwa i do czego służy? Nie, tylko nazwa. Pokażcie swoje odpowiedzi. Salotka. O właśnie, to ja napisałem coś tam lotka i że to brudzi. Dobrze, a wiecie, że pokazując wam to, powiedziałam tego nazwę przez przypadek, ale dobrze, macie po punkcie. Yeah. To jest taki sztampowy w ogóle przedmiot, który zawsze pokazują laski, żeby udowodnić, że faceci nie wiedzą. Tak. I teraz już każdy facet wie, co to jest, właśnie przez to. Dobra, kolejny gadżet. Dobra. Totalny hit, jeżeli chodzi o jakieś lata 2012-13. Guma do rzucia. To jest dla lasy? A do czego? A do czego? Chyba czas pokazać. Mordo. No dobra. Nie to. O. 3, 4. Do powiększania ust Kylie Jenner Lip Challenge. Powiększona to 3000. Dobrze. Macie po punkcie. Daję. Dziewczyny chyba myślały, że bardzo sobie źle poradzimy. Nawet na tym gumowym. No to nie jesteśmy. Nie, obiecuję wam, że teraz zaczynają się schody. Dobra. To jest już level średni. To chodzi o czerwoną rzecz. Okej. Okay. A, dobra, chyba wiem, co to jest. 3, 4. Wkładka do maciczna antykoncepcja. Spirala antykoncepcja. Tak, dobrze, spirala antykoncepcyjna. To jest jakby dokładnie tak się to nazywa. No i wszyscy macie po punkcie, bo jest to jednak antykoncepcja. I dobrze, myślałam, że nie będziecie wiedzieć. S. Dobra, kolejna fota. 3, 4. Na piersi takie coś, żeby powiększyć albo zasłonić. No to co, powiększyć czy zasłonić? No to jedno i drugie. Źle. Stanik silikonowy na samo przylepki. Nakleje na suti! To są na sutniki? Na suti. Ale są identyczne takie i to są też staniki takie. Są okrągłe. Staniki, ale one są połączone tutaj na środku. Ja się u Fausti takim bawiłem, to nie było połączone. To było. Nie wiedziałem, że to jest na sut. Ja nawet cycki narysowałem. To mogę na chwilę tą. Dobra, kolejna rzecz. To jest takie, co się palce w to wkłada i nie można wyciągnąć. I znam nawet nazwę tego. Okej, 3, 4. Papiloty. Tak. Tak. Bałki do włosów. Tak, bałki do włosów. Ale papilot to jest coś innego. Papilot to jest taka gumka z dziurką, którą się zakręca na włosie. To są bałki. A ja dałem safe i napisałem ale do wiadomo, włosów. Że dokręca. Do kręcenia włosów, ale to nie jest papilot. To jest papilot, to jest bałek. No dobrze, no wyjaśnij. To jest coś zupełnie innego. Myślę, że tutaj w tej rundzie jakby też nie można Patrykowi zbytnio zaliczyć. Co? Ale mnie nie spytałaś, ja zawsze pytałaś, jak ale ten... no, napisałeś tylko do włosów. Ale no to oczywiście, że do kręcenia. No to ty masz cały, ty masz... No nie, zostanę trzeci raz oskamowany. To twoja wina, że się mnie nie spytałaś. Myślicie, że powinnam mu no, zaliczyć? Come on, panowie, zawsze się pytałaś. Co napisałeś? No do włosów, ale nie, no, zawsze pytała. Kochani, na ekranie jest kolejna rzecz. Czyli Patryk ma ile? Pół punkta? Tak. Co to jest? I tak mam przewagę na to. A, dobra, wiem co to jest. To są te klamry na gitarę. Ja napisałem ogólnie, ale wiem do czego to służy. Ja napisałem bardzo opisowo, no i zobaczymy, czy Wika zaliczy. 3, 4, dopuści. A wiem dokładnie do czego to służy. Czekaj, jak Patryk znowu ogólnie napisał, to może niech powie dokładnie. To jest do badania ginekologicznego. No, a nie, ja napisałem dokładnie to samo. Nie, no mówiłem cały czas, że wiem. Dobrze. Dobra. Kolejna rzecz, dobra. To też jest chyba easy. Jestem ciekawa, czy będziecie wiedzieć. Bo to jest coś, co powinno wam często w oczy wpadać. Często? No. 3, 4. Patryk! No i co? Nie pokazujcie. Wolałem napisać obszernie, bo nie wiedziałem w którą stronę. No to jest do uczesania fryzury. Nie. No do zrobienia tych. Podłączasz to do sprzętu. A do jakiego sprzętu? Do suszarki. No i robisz tę fryzurę. No to już lepiej. Lewy, wybrnąłeś w lewy. Wybrnąłeś tylko i wyłącznie tą suszarką. To się, tym się robi chyba takie... Żeby objętość była taka większa. Gość odpowiadał jak przed tablicą, że... Zestresowałeś tak dużo informacji, że może w końcu coś trafi. Tam się dzieje. Już przedmiot dzisiejszego odcinka. Ej, dobra, to jest patyczek od Chupa Chups. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Tego nie mam pojęcia, co to jest. To będzie strzał. Ja wiem. Co to kurde ma być? Nie mam. Pewnie też coś do pusi. Dobra, do paznokci? No. Mordo. Plemnikobójcze, antykoncepcja. Okej, bo obydwoje macie antykoncepcję. Co? Okej. Ja dokładnie to wiem, co prawda, to prawda. Dostaniecie pół punktu.
punkta za to, że to jest antykoncepcja, ale te dodatkowe pół punkty dostaniecie za to, jeżeli powiecie, gdzie to się stosuje albo nazwę. 3, 4. Dopuści się, stara. Niestety, wsada się to tutaj. Dziwne. Jak co? Się i nazywa się to implant. I, czyli to tak jak jest plasterek antykoncepcyjny, tylko tak, że się wkłada pod skórę. Tak. I kochani, ostatnia runda, w której macie różne gadżety, no i wiadomo, zapisujecie na tabliczkach, co to jest i pierwszą rzeczą jest to ten przedmiot. Wiem co to! Można dotykać, tak? Na pewno robi się to tak. Tak i to o, co? Ty napisałeś? Masażer antykoncepcyjny. Okej, 3, 4. Antycelulitowe coś. Do odmawiania paznokci. Jest tak. Tak. Po punkcie, do odmawiania. Tak jest. To jest. Masażer, jaki? Jak masażer, że to jest tak? O nie, plastikiem tak. Antycelulitowe jest. Okej, 3, 4. Można dotknąć? No. To też się. A jak to pachnie? Ale to jest zawsze mokre, czy, tak, czy to, zawsze to jest mokre? Zawsze mokre, no. 3, 4. Nie, żaden z was tego nie ma. A co wy daliście? Bacik do demakijażu. A ja do tonizujący. To są takie, tak się wydaje, że... Na oczy cytryny! O nie, radzę, przecież tam cytryna narysowała. No kurde, ale kto cytrynę kładzie na oczy? Ogórki się kładzie. Okej, kolejna rzecz. Gdzie to się wsadza? A. Bierze, że się otwiera. To jest rakieta taka. Aplikator do tamponów. Dobrze. Tak jest. To już. Aha. No chyba każdy wie co to jest. Nie no wiadomo, to jest list. O, serio? To jest paluszek krabowy. Ale nie wiem jak to się na... Nie, brakuje mi słowa. 10, 5, 4. Bartek od zawsze miał problemy z matką. Zabrakowało mi słowa napisane do paznokci, żeby szuru. A ja jestem szuru. No, żeby wygładzić. Tak, ale w ogóle wiecie, że to nie jest pilnik, tylko to jest właśnie do wygładzania. No właśnie, a, nie, ale, nie, ale, tak, nie, tak, nie, tak, ale pilniczek dlatego, że on ma różne boki. Kolejna rzecz. Dobra, easy. Dobra. Nie, do koka, ale nie, to nie jest gumka do włosów. No jak nie? Nie, to jest, nie, żeby kok był tak ładnie rozłożony. On napisał do włosów! Do koka! Dobra, wracam. Chodzi o to, że okay, włosy nie idą tu, tak, tylko one się tak... Tak, tak. A jakbym napisał do włosów, to byś mnie zapliczyła? Nie, bo to jest do koka. O Jezus Maria. No wiem co to jest. A, dobra. Czekaj, ja się muszę upewnić w 100%. Nie patrzcie co ja robię. Wydłubujesz sobie spod paznokci i to obleśne. Przestań grzebać sobie w dupie tym. Wiesz co, Bartek, wyjmiesz to z oczu. No napisałem blackheads się pozbyć. Dobra. Ja do wyciskania syfu. Tak, do wyciskania wreszcie. Tak, dobrze. No widziałem to w pokoju dzisiaj rano. Tak, to moje. Ohydne. Co okay, to jest moje? Zdziwałaś tego? No. A odkaziłaś tego też? Na każdym razem. Mordo jutro tak. Wow, poczekaj. Ty chyba skip. Napiszemy do czego to jest. I losujemy kto pierwszy próbuje wytłumaczyć. Widzę, że to jest chyba najcięższy przedmiot dzisiejszego odcinka. Po co, nie? Po co? Bo wiemy gdzie to idzie, nie? Tylko w jakim celu. Napiszmy wszyscy to samo i będzie git. Tak. Co? Może wam troszeczkę podpowiem? Tak. A dobra, wiem! Mam! Dobra, odliczaj! 3, 4. Nie. Ja nie? Nie. Jak co? Pomalujesz paznokcie Defender, ochraniasz się, jak pomalujesz, żeby się nie... Co? Nie? Do malowania? To? Do zdejmowania! To jest... Po prostu nie, on już nie ma... To jest do zdejmowania hybrydy. Dobra, no to 0 punktów u każdego, no nic. Ty jesteś to? Tak. Ja przecież to do odbytu. Teraz ja. To wyrzekaj, no. Czekaj. Ochraniacz na jajka. To na pewno nie jest. Koniec. Ochraniacz na pusie. O. Co? Na pięty! A ja dałem do oczu chill. Nie. Ochraniacz na brodę. Nie. Patrz. Widzisz? Nic się nie stało. Zero. Na czoło też. Czekaj, ja wiem co to jest. No nie, tu bardziej. Zero! Zero! A może to jest zakładka do książki? To coś do makijażu? Kurde, coś do makijażu. Coś do makijażu. Silikonowa rąbeczka. Tak! No posłuchaj. W dzisiejszym odcinku ostatnie miejsce zajmuje... Kto miał zielony? Ja. Drugie miejsce. Nie ma drugiego miejsca, tak, wygracie we dwójkę! Niemożliwe, tak, ja miałem pół punkta, to jest niemożliwe. Nie. Dobra, teraz macie na ekranie kto wygrał. Jeśli chcecie taki sam odcinek tylko z wiedzy dziewczyn na temat chłopskich rzeczy, zapraszamy do czego? Do subskrybowania!